Dobra, wracamy do gry, a misja jest taka, żeby zrobić atomowy żołądek. Kilka questów w ogóle robimy aktualnie, aktywne. Bartek powinien wyruszyć. Bartek, Amanar i Herbaciarz. No dobra. Czyli tak, karawana. Świat. Bo nas, bo mamy taki atak. Stwórz karawanę. To będzie tak, Bartek, Amanar i Herbaciarz. Oni wyruszają. Niedźwiedź, MacGregor, Levi. Tych może nie wiem, czy brać te wargi, które są w ciąży. Młodego warga może nie biorę, co? Czy brać? Nie wiem, jak bardzo on jest młody. A, wezmę. Puma. Mawoły wezmę, niedźwiedzia gryzli. Psy, mawu, to... Biorę wszystkie zwierzęta ten. Przedmioty. Racje żywnościowe. Pasza. Nie, nie wiem czemu racje żywnościowe są tylko na ten... Aha, możliwość wypasu. To mięso muszę wziąć. Czemu oni nie chcą jeść? To jakby się nie zwiększy. Nie, może za dużo mam tych zwierząt. Może to im wcale nie takie... Nie wiem, o co chodzi. To już któryś raz mam coś takiego, że nie jestem w stanie... Racje żywnościowe, no ale biorę rację, spakowany posiłek, biorę, dobra. Wybierz trasę. Nie ma jedzenia, jak nie ma jedzenia, jak ma 35 spasowanych posiłków, mięso ludzkie i pasze dla zwierząt, ma, kłamią. Dobra, myśmy chcieli zrobić atomowy żołądek. I żeby zrobić atomowy żołądek, to musimy sztuczny metabolizm. Więc wynajdźmy ten sztuczny metabolizm. Gdzie oni tę karawanę tworzą? Dobra, są. Zbierają się. Amanar, Bartek i ten. Gdzie jest Herbaciarz? A on... Po co on idzie? Aha, po zwierzęta. Dobra. To jest 0,7 dnia tylko podróży, więc oni nawet jak mają być głodni, to dadzą radę 0,7 dnia być głodnymi, nie? Może naciśnij akceptuj. Nie, to powinno normalnie się akceptować po takim tym, zwykłym tym. Okej, pakują jedzenie do nich. Tych małych wargów nie powinni zabierać, no ale dobra. Co oni robią? Aha, idą, dobra. Wyruszyli, zapiszę może, bo wyruszają w tym momencie, to zapiszę. No mam nadzieję, że nie zdechną z głodu.
No, ci mali powinni zostać w widzeniu, że mały niedźwiedź na przykład to niepotrzebnie, ale no nie wiedziałem, nie wiem, który jest mały, który nie jest mały. A czemu Yorkwin niby nie mam? Przecież widzę, aha. No dobra, to oni idą na atak. Próba rekrutacji. Połamany nos ma. Dobra, jak z tym atomowym żołądkiem robią się badania, tak? Sztuczny metabolizm. Kamyk coś wynajduje. W ogóle szyszka jest najlepsza w badaniach. Ja nie rozumiem, czemu ona ciągle... Nie wiem, jak to zrobić, bo tak naprawdę ja bym chciał, żeby tu szyszka wynajdywała, a ten na przykład... Quest complete... A mammoth structure, okej. Dobra, czyli mogę już to... rozebrać tą konstrukcję całą. Ja to byśmy sobie zostawili, jakiś taki pomnik tu jest, widzę. Jak te badania idą? Co oni tu kleją? Dobra, karawana zaraz dotrze. Kurde, poroniła z powodu niedożywienia. Szkoda. Patrzcie, jak lecą. Poszły psy spuszczone. Zasadzka. Jaka zasadzka? Z jeleniami zasadzka? Jelenie na mnie zasadzkę zrobiło, no chyba ich powaliło. Co ja se sam ich zaszczeliwuję, czy o co chodzi? Pewnie się wykrwawiły, kurde.
Dobra. Świat. Przegrupuj karawanę. Okej. I co my teraz chcemy stąd wziąć? No ich ciuchy mnie raczej nie interesują. Weźmy jeszcze pemikan od nich. 300 pemikanu. Ambrozję weźmy. Kurde, 51 kg waży kozica. Ciało pantery, ciało. Tu. No i nie wiem co. No dobra, no wybierz trasę. Nowy rekrut. Dobra, nowym rekrutem jest Tromsa. Jakby ktoś zostawił suba, to może nim oczywiście być, ale my zobaczmy, kim on jest. On będzie gotował. Już wiem, kim jest kucharzem. Tromsa będzie kucharzem. Jakie ma ta postać? Nerwowy kanibalizm. Dobra, Wojcieszka był przedtem. Wojcieszka, no nie byłeś, no to mogę cię, możesz być. Dobra. No i jest git. Śmierć pantera, jak to wygląda ten świat? Aha, jest noc, to oni ciągle nie pracują, dobra. Jakie mamy zadania do zrobienia? Aha, tu jest jakiś schowek i w tym schowku są rzeczy. Okej. Nie wiem, czy nas to... Psychic Amplifier. Muszę tego prisonera trzymać przez ileś dni i to mi powinno wystarczyć. McGregor jest w pełni wyleczony. Ten trochę mi umarło zwierząt, no ale takie ten, szkoda, że te pumy, bo te pumy dzieci nie miały chyba, mi się wydaje, no ale kurde, żre to wszystko tyle, że gdzieś tam nie mam czym nakarmić ich później. Jak tam herbaciarz? Aha, herbaciarz jest na tym. Nos połamany od wycieczki, no tak to jest. Co rozbierają? A Kitkej? Jak tam jego kopanie? Kurde, uran kopie dla owsiaka. Nie da się ukryć tego, że ta robota jest tu robiona. Dobra, zobaczmy w końcu, ile on ma tego kopania, bo już było, jaka tam była ta prędkość. 773%! Nie chcę nawet... Nie, to nie jest... Nieludzkie to jest. Czemu Amanar, a nie ten? Nyken, weź zrób coś śmiesznego. Blablabla. Dzięki Nyken za suba, 17 lat wsparcia. To się szanuje. Co ja mogę? No nie, no co mogę śmiesznego zrobić? Myśliwie nie mają broni dystansowej. Wojcieszka. Ale ty nie jesteś myśliwym, ale broń dystansowa by ci się przydała, tak czy siak.
U, jakiś nowy posąg tu jest. Nie wiem, czy go tu nie postawić, bo oni tu dużo siedzą i krawcą sobie. Karawana dotarła do Leszczykowo. No i prawidłowo. Niech się wypakuje i do domu idziemy. Trzeba by było jeszcze jeden stół do badań zrobić. Chociaż po co? Właściwie już mamy końcówkę badań, ale tak mnie kusi ciągle, żeby zrobić te badania. A Kamych to się do czego jeszcze nadaje ta postać? Kurde, on tylko intelektualne robi. Jak wszystko wynajdą, to już nie będzie co wynajdywać. Chociaż troszeczkę mi jeszcze zostało. Gdzie by to zbudować? Tu nie ma nigdzie miejsca. Może w lodówce nie postawię tego stołu. Dziesięć komponentów. A ile mam komponentów? W ogóle nie mam. To by trzeba było skopiować. To tu. Przestrzeń już jest zajęta. Ciekawe przez co. Coś tu stoi. Aha, nie, czekajcie. Tu coś jest. A, to jest do zabawy, dobra. Dobra, szybko niech budują tutaj te ulepszenia. Chociaż to może nie, może tu zróbmy. Bo stół z narzędziami nam przyspieszy. A tak weź to odinstaluj, bo nie. Potrzebuję szybko. Się trójcy borgów. O, oh, fuck. O nie. I on ma jeszcze życia. Kurde, 3 godziny szyszka. Kurde, oni dobrze strzelają. Kiepsko to wygląda.
O kurde, lewa noga odstrzelona. Shit, ale go kurde porobili. Powiem wam, że ja tak upośledzonie te walki prowadzę, że no to jest tragedia, nie? Że wydaje mi się, że więcej to ja sam sobie robię niż inni. Herbaciarz zdrowie, kurde. Włócznia 5, a herbaciarz to chyba jeszcze na tamtej walce dostał. Bo mam miednicę pękniętą, niedobrze. Kurde, lewa noga odcięte. Muszę zrobić bioniczną nogę. Shit. Nie ma tych komponentów, nie? Kurde, Mietek stracił nogę, no najgorzej. O, są komponenty z nich. Herbaciarz nie ma broni dystansowej, no tak. Kto tam jeszcze dostał tego? Granaty. Ty, on chodzi ten Mietek. Jak on chodzi bez nogi? Yy... 40%. Lewa noga odstrzelona. Jak? Nie rozumiem. Kurde, niesamowite to jest. Kurde, 12 komponentów potrzebuję, żeby tutaj ten... Widzę, jak tam herbaciarz twoje uprawy. Okej, okay. Mam żołądek, wynalazłem. No tylko, że zanim żołądek zrobię, to chciałbym jeszcze te komponenty tutaj zrobić, żeby one się robiły, nie? Ta zima wulkaniczna... O, koniec zimy wulkanicznej. A nie, to jeszcze jest ciągle. Nie, zima wulkaniczna to miała być, to już jest skończone, tylko że ona ciągle trwa. Dobra, jak to wygląda u zwierząt? Kurde, za dużo tych zwierząt jest. Mistrzowską kurtkę, kurde, zrobił z okna. Czemu kurde z okna zajmuje się szyciem, a nie na przykład robieniem tutaj? Nie ma na to jakichś priorytetów? Zrób komponent. Ja bym wolał, żeby on tutaj, nie? Wiecie, żeby on robił te komponenty. Bo to mi jest teraz potrzebne.
Jakbym drugą szafkę zrobił z narzędziami, to będzie jeszcze szybciej pracował? Czy jak to działa? Ktoś się orientuje? Chcę się wyspać. O, poroniła. No i dobrze, że poroniła, bo nie mam jedzenia dla tych wszystkich tych. Dobra, jak tam Kitkę i jego wykopki? O co chodzi z tym wilczym głodem u niego? On pierwszy dostanie chyba żołądek. Cyfrowy cyberżołądek. Zaćmienie nas nie rusza. Dobra, Wojcieszka gotuje, bo ja miałem ich do gotowania mieć. Jeszcze tą zbroję zróbmy. Zrobiłbym jeszcze jedną kuchenkę tutaj obok, wiecie? Dobra, gdzie jest z okna i co on robi? Aha, leki. Właściwie z okna to wszystkim się zajmuje, kurde, lekami. A powinien mi tutaj priorytetyzować to. I to, ale co to jest? To jest rzemieślnictwo, tak? To kto tu jest, jeszcze jest rzemieślnikiem? Yorquin, która śpi. Amanar, Tresser. Niech on nie będzie treserem, tylko niech będzie rzemieślnikiem. Chociaż nie, czekaj, bo jak on jest rzemieślnikiem, to on jest słabym raczej. No to Zoknaf jest rzemieślnikiem. Your Queen. Jest u herbaciarza potencjał. O, Kamyk mógłby być rzemieślnikiem jeszcze. A Mietek jest kucharzem, dobra. Gdzie ten Kamyk jest? Bo Kamyk ciągle się badaniami zajmuje. Tak naprawdę mógłby się zająć rzemieślnictwem, a badania zostawić Szyszce. Która i tak nie ma co robić. No właśnie. Gdzie ten Kamyk jest? O, widzicie? Leki se porobi już. Gotowe. Kurde, ale dużo ma dołożenia, żeby te leki zrobić. Masakra. Dobra, jak tam Kitkej? Pełną parą idzie wydobycie. A to jest wyłączone i nie ma ten. Dobra, niech to włączą. Ale niech tego nie używają. To będę widział, co jest pod ziemią. Ten uran jeszcze nie wykopany. Tu też to złoto nie wykopane. Czemu Kasia zajmuje się gotowaniem? Bo Kasia też ma gotowanie, tak? Ale ona jest rzemieślnikiem. To czemu gotuje, powiedzcie mi? Czemu na przykład nie... Co znaczy? No nie bioniczną nogę, a czemu nie zrobisz komponentu? Aha, 8 rzemieślnictwa.
O ile ono ma. O, nie no, ma 9. To jakiego materiału jej brakuje? Bez sensu to jest w ogóle. Niby z okna w tu robi, to co to ona teraz już nie może robić? Bez sensu. To muszę mieć dwa te stoły, dlatego ten drugi stół chcę zrobić, żeby szybciej te komponenty szły, nie? Rano z okna wstanie, coś się odpręży i wysyłamy go, niech zrobi jeszcze komponenty brakujące i będzie git. No, z okna wstajesz. Gość do nas przyszedł. Damy mu jakieś skarby, to będzie naszym kolegą później. Czemu on śpi? Nie. Gdzie ten z okna jest? Czemu on cały dzień spał, a na końcu wstał i poszedł od razu do pracy? Bez sensu to jest w ogóle. Się zmszczą, bo oni chcą je zjeść, ale to, to jakby te wargi to są w ogóle dostosowane do bicia tych mawołów. Zauważcie, że one prawie w ogóle nie dostają damage'u, znaczy w ogóle nie dostają damage'u, praktycznie nie dostają nic. Jak walczą. To jest w ogóle normalna prędkość gry, jestem ciekaw, czy ktoś na takiej prędkości gra. Przecież to jest jak slow motion. Dobra, dwa komponenty i będzie gotowe. Wieczny chemioreaktor, to jest super sprawa. Nie wiem, czy widzieliście, dostałem to za questa. I on robi chempaliwo, ale w kółko. Bartek. Priorytyzuj budowa. Gdzie on jest, ten Bartek? Patrzcie, weźmie komponenty, bo robi stół i będzie kurde. Komponenty, gdzie to jest? Zrób komponent, kopiuj, wklej. Tylko nie wiem, kto go będzie robił teraz, nie? O, Niken, patrzcie, Niken się zabrał za robienie. O, i to mi się podoba, i będzie i Niken robił, i ten, i jest git. Jak będą w dwójkę robić komponenty, to jesteśmy uratowani. No i będziemy mogli w końcu zrobić żołądek, bo ja tu mam żołądek do zrobienia. Gdzie to jest? Gdzie jest ten żołądek, atomowy żołądek? Pewnie tu. Nuklear stomak. Szczegóły. 15 super stal, zaawansowany komponent razy 4. Mamy w ogóle zaawansowany komponent? Ty, w ogóle nie mamy zaawansowanego komponentu. Zniknął, a był. Chyba, że do tego stołu był potrzebny. Nowy rekrut. Lama. Moi drodzy, jeśli ktoś chce być lamą, to proszę się zgłaszać. Postać. O kurde, rzemieślnik. Jak z nieba mi spadł.
Czekaj, lama, tym byś sobie jakąś broń wyposażył. I co on ma? Pesymizm, szybki, rządza krwi. Aha, on ten, wiecie co, ja tych medykamentów może trochę mniej zrobię. Dobra, niech do 50 robi, bo to za dużo troszeczkę. O, i niech się komponentami zajmie. A your queen? Patrzcie, ona w ogóle jakby nie reaguje na to. Może to nie jest rzemieślnictwo? Nie no, to jest rzemieślnictwo. Your queen ma 9 rzemieślnictwa. Niezdolny zwiększa sztuka gaszenie pożarów. Może to jest jako sztuka liczone? Mam co, robienie komponentów jako sztuka? Tak trochę dziwnie by było. Nie mam, jak ktoś wie czemu ona nie może tego robić, to niech pierwszy zdradzi sekret. Śliwa zasubskrybował, daj mnie do gry. No śliwa, kurde, obowiązkowo w takim razie. Śliwa. Postać. Dzięki za subkę oczywiście. Śliwa. No, ale tyle mamy kolonistów, że ktoś by przydałoby się, żeby ktoś zginął. A już na pewno muszę coś zrobić z tym. Już na pewno muszę coś zrobić z tym, co oni jedzą, bo no za dużo ich jest do jedzenia. A zazwyczaj to największy jest problem przy dużej ilości kolonistów, nie? Że jakby to żar czego żarcia, więc muszę te żołądki porobić. Gdzie ten z okna? Dobra, robią te komponenty. Mistrzowski przedmiot. Majken się zaczął, za szycie się zabrał. Czapki, nie czapki, kurde, wszystko robi. Czy herbaciarz jest już zdrowy? Jest. Ruch ma ograniczony. Zobaczmy, z jaką prędkością on teraz hoduje rośliny. Uuu, patrzcie. 565. A ma uprawiania 11. No, to jeszcze ma dużo przed sobą. Miodulka. Czym się zajmuje miodulka? Bo ona się budowaniem zajmuje. Budowlaniec. Rolnik leśniczy. No dobra, niech się zajmuje. Co tam się stało? Bezczynni koloniści, szyszka. A kto się badaniami zajmuje? Jak nie? Aha. Kurde, kamyk miał się... No, może on się nie ma jak rzemieślnictwem zajmował, bo nie ma co robić. No. Kurde, Kitkej przesadził z tym wydobyciem, tyle wam powiem. Zdejmiemy ograniczenia Kitkejowi, to pójdzie się przebrać. Założy se czapkę i mógłby też tu po prawej trochę złota wykopać. Bo 6000 metalu to zdecydowanie jest troszeczkę za dużo. Dobry posiłek sobie zjadł. Elegancko. A co z tymi kurami? Gdzie są te moje kury? Kurde, może ja bym gdzieś kurnik zrobił, bo mi się wydaje, że te kury, wiecie jak to jest, one składają jajka i giną. A jakbyśmy kurnik zrobili, to by nie ginęły. Dobra, jak tam nasze komponenty? Mamy już 11 i robią je na dwie zmiany. Dobra, nie będziemy tego tutaj jakoś zmieniać, niech robią po prostu.
Dajmy tu, że super stali tu nie może być. Jak z jedzeniem stoimy? 110. Kasia gotuje. I Kasia dalej tu nie może. Czekajcie. Co ona zrobi? Komponent? To jednej rzeczy nie rozumiem. Jeśli Kasia ma zarzucone, że ma rzemieślnictwo na 2. Może to jest kowal. Może to nie ta umiejętność jest, dlatego ona wolała gotować. I w tych innych też to jest tak, na przykład u... I u Zoknafa też może to jest tak samo. Aha. No to by wiele wyjaśniało. Czyli rzemieślnik to jest bardziej ten od tego. Wygląda na to, że rzemieślnik to jest bardziej od tych innych rzeczy. A kowal jest od, tu od takiej roboty. Zaraz dobiją tych komponentów i się zacznie robota. Ale praca w re, powiem wam. Jak nigdy. Jak tam KitKey? A wydobywa sobie tą rudę, patrzcie. Cię niczym nie przejmuje, chłopak. Dobra, ale rudę zaraz skończy, bo mu się tutaj wyczerpie. Już się wyczerpała. Więc będzie ten uran kopał. A jak mu się to wyczerpie, to ma tutaj. Ja mu tu dał łóżko chyba. O kurde, łóżka mi się skończyły. To trochę problem. Trzeba by było rozbudować naszą kolonię. No ale najpierw komponenty i żołądek do zrobienia. O, ktoś tu robi zaawansowany komponent chyba. Czemu robią zaawansowany komponent, jeśli nie mają jeszcze z tego komponentów zrobionych, mimo że jest taka kolejność? To jest ciekawe. Nie mam pojęcia, czemu tak jest. Głód zwierząt. No wiem, że nie macie, no bo jak coś przyjdzie, to się najecie, no. Jakieś polowanie, jakby się dało na przykład zwierzęta na polowanie wysłać, to ja bym je puścił, żeby sobie poszły. Ile ten? 4, aha, 4 zaawansowane, dobra. No, ale patrzcie, jak my się uczymy, już tyle godzin gramy i dopiero się teraz skopnęliśmy, że kowal to jest kowal. Nie miałem zielonego pojęcia, że tak działa. Nie, widzisz, nie jest, że nie ma blokady wcale. Zwykły komponent. Oni se potrafią przełożyć te rzeczy. Królewski kolekcjoner. My im damy, po pierwsze im damy prezent.
Bo jak im damy prezent, to mam wrażenie, że oni zostaną naszymi sojusznikami, bo nas bardzo lubią już. Dajmy im... Dobra, dajmy im tego typa. Albo dajmy im, nie wiem, 5 złota. No dajmy im 5 złota. I co, to nic nie dało. Dobra, dajmy im 500 złota. Title reward. Baronessa teraz jest szyszka. I ulepsz se ten amplifier. I co ona teraz może zrobić? Invisibility. O kurde. 15 sekund niewidzialności szyszka może mieć. Baronessą jest teraz. Coronet, any powered armored, any psycaster. Powered armor. Coronet, co to jest coronet? To jest korona? Czy jest tu coś takiego? Koronet, co to może być koronet? O, zrób koronet. To niech Nyken zrobi, bo on jest chyba artystą takim trochę. Gdzie on jest? Jest tyle postaci, że już nie wiem, która jest która. Gdzie jest Nyken? Tu jest. Zobaczymy, co to za koronet. Szlacheckie oczekiwania, kurde. Ale i tak ma dobry humor. Strong authority. Gdzie ta korona? Czekajcie, a może ja po prostu dam szyszce? Nie. Ty, no zrobił tą koronet czy nie? A jeśli zrobił, to gdzie to położył? Nuklear stomach jest robiony, zajebiście. O, jest. Gdzie jest ta szyszka? Postać. Nie wiem, jakie są szlacheckie. Dobra, jest handlarz od zielonych. Zajebiście. Ty to taki porządny handlarz, któremu sprzedamy wszystko. Sprzedamy mu ciuchy najpierw. Złota mu nie sprzedamy. Druk technologiczny. Nie wiem, czekajcie. Badania. Tak, potrzebuję tego. Po
potrzebuję tego. Potrzebuję tego i tego. Chociaż w sumie tego nie potrzebuję, bo sobie mogę ogarnąć. Zbroja zwiadu, zbroja marine. To rozumiem, że to jest power armor. To ja bym chciał chyba zbroję marine, co? Tylko nie wiem, gdzie to się robi. Nie, nie tu. Ma jakiś prędkość ruchu minus 0,4. Myślicie, że to jest power armor, zbroja marine? A może taką zrobię lepiej. Zbroja zwiadu. Z czego to się robi? Super Stal Ulan. Aha, zaawansowany komponent 3. No dobra. Ona wtedy tego płaszczyka nie będzie mogła psychicznego nosić. Szlacheckie oczekiwania. Co to znaczy? Baronessa, już patrzę. Płynujący tron, obfity posiłek. Co to jest wykwalifikowana praca na przykład? Przyszka chyba w ogóle żadnej pracy nie wykonuje w tym momencie. Co ona sobie zrobiła? Czekajcie, sprzęt. A, ona sobie jakiś gorset założyła. Luksus. W ogóle Szyszka to jest najbardziej zadowolona w naszej kolonii. Aha, stół zajęty jest przez kogoś. Dobra, bierz to. Dobra, i dodaliśmy tech printa, który mi Circadian Artisan Half Cycler, nie wiem co to jest. A signal. A, to jest to, że można 24 na dobę pracować, tylko się ma mniej świadomości. Może to trzeba dać Kitkejowi, mógłby kopać w kółko. Co on tu wykopuje? Aha! O, nie wiedziałem, a teraz już wiem. Jak się zostawi mu kopanie, to kopie kamienie. Ale wypas. Do tego nie miałem żadnego pojęcia, że tak jest. Może tu takie coś postawić, byśmy sobie kopali. Gość przyszedł do nas. Young. Young multi może. Z okna w stomak. Mamy już prawie jesteśmy u celu naszej dzisiejszej, znaczy tego odcinka. Chcieliśmy zrobić super stomak. Jakiemuś głodomorowi go damy. Właściwie każdemu można go dać. O, szał pracy z okna. Kasia robi komponenty, zaraz będzie 30, tyle ile miało być. Szyszka. Nie wiem co to znaczy te szlacheckie oczekiwania, znaczy jakby z czym to się wiąże, że co ona potem, to jedzenie? Zjadła dobry posiłek, się cieszy, ekstremalnie imponujący pokój, ekstremalnie, no i to super jest, nie?
O, trzy komponenty i robi zbroję, patrzcie. Uran. O kurde, mogą nas mechanoidy za... Psychofocus helmet byśmy mogli mieć, zobacz. Link u Plasma Sword za 4000. Atomowy posiłek Szyszce. O, rzeczywiście. Koncert. Tego jeszcze nie było. Szybko, wszyscy na koncert. Szyszka gra na harfie. Koniec. To był koncert, powiem wam. Zbroja zwiadu niedokończona. Strasznie dużo elementów na to potrzeba. To jest ten żołądek? Nie. Aha, on jest niedokończony też. Każdy chce teraz tutaj pracować. O, idą handlarze bojowi. A może im coś spuścimy tam. Ale dobrze, dobrą mamy tą produkcję komponentów teraz ogarniętą, muszę wam powiedzieć. A ten co tutaj robi? Aha, ciągle zaawansowany komponent. On go ze złota aha, bo to się rzeczywiście ze złota robi, no tak. Kitkę i kopię złoto? Wiertnica głębinowa. Uran. Kitkę i kopię uran, patrzcie na to. Siup. Zoknaf nie może dokończyć tego, jak oni tu w kółko robią te przedmioty. Tego żołądka nie może dokończyć, bo mu zajmują stację roboczą. Dobra, dołożymy tu trzeci stół. Bo widzę, że tych komponentów będzie pełno potrzeba, bo przecież wszyscy, wszystkie ten. Bo oni co chwilę im brakuje tych. Przedmiotów, nie? A stali mamy dużo, więc mogą... Wywal te barykady z jaskini, bo ich spowalniają. No, tak troszeczkę ich spowalniają, rzeczywiście. Dobra, Szyszka, weź do nich zagadaj, bo oni chcą coś pohandlować, a myśmy ich olali. Co oni chcą od nas kupić? Prosty hełm ze stali, ale taki jakiś rozwalony jest ten hełm. Kamizelka, maska, jakieś dzidy, łuk. Co oni nam mogą sprzedać? Pociski, pianki gaśnicze i nie chcę. Medykamenty. Jak tam ten więzień, bo on miał kurde z 70 tego. Nie chciał być moim kolegą. Co on będzie robił teraz? A znów zaawansowany komponent. Herbaciarz ciągle ma 11 uprawy. Korpek, moi drodzy, bogatość. 200 zł donata. Dzięki, Korpek, za wsparcie. No, Pumel Party będzie kupowany na pewno. Banner Lorda oddałem. Prawie żeśmy zużyli donaty zeszłego. Ale oddałem go, bo mówię, kurde, 150 zł za grę, co pograliśmy 2 godziny i nam się nie podobała. To trochę ma... O! Żołądek się robi.
Patrzcie na to teraz, co będzie. Dobra, i czyli mówicie... Okej. Czyli mówicie, szyszce dajmy ten stomak. To nie będzie nam jadła dobrych posiłków. Jest to bardzo dobra myśl. Na pumę party namówić trzeba kilka osób. No to możesz tam, Szyszka, to ty masz znajomych tam, nie? Wszystkie dziewczyny mają znajomych. Dobra, kto jest najlepszym lekarzem? Herbaciarz. Jak on jej ten żołądek przeszczepił, jak zamiast jednej ręki ma łopatkę? Oni sobie go sami wezmą tego więźnia, czy ja im go muszę oddawać? Czy ja go mogę jakoś... Quest completed. No nie pamiętam, co za tego questa miałem. A temu co? Psychiczne... O kurde, psychiczne brzęczenie, jakie mocne. Dobra, tej zbroi nie mogą zrobić? Ten śliwa to robił. Aha, dobra. No to tu nie ma co nawet priorytetyzować, bo to kurde. Co tu robi Nike? Och, kitkę ma tu dalej dom. Kurde, kitkę jest strasznie daleko, ma teraz włazić stamtąd dotąd. No i co? Jak gdzie ta szyszka? Zdrowie. To co ona ma teraz? Metabolizm. Ulepszony. Głód. Czyli nie ma opcji, żeby teraz Szyszka, to po pierwsze bardzo mało będzie jadła. Gdzie ma postać? Na 1, a inni ile mają? Aha. A nie, bo to chodzi... To po co mi to piszą, jak ma, obok są procenty? To chyba wiem, że w 0,50 ten to jest 51%. Jest to gdzieś napisane, jak ona szybko... Jak ona szybko jest w stanie się... Socjalna walka... Szybkość jedzenia, szybkość wzrostu, odporność... Próg bólu, długość życia... Szybkość nauki... Kurde, nie widzę. Nie ma chyba czegoś takiego jak
Nie ma czegoś takiego, co? Patrzcie, jaką ma dietę. Może jeść warzywa, surowe mięso ciała, nasiona, produkty zwierzęce, posiłki, przetworzone jedzenie, alkohol. Ona wszystko może jeść teraz. Bo taka zwykła postać nie może, bo nie ma takiego. A nie, też może, ale się będzie źle czuła, dobra. Nie wiem, no niestety. Myślałem, że... Czemu Dongnomus jest oszołomiony? Aha, bo on ma ten psychiczny. Wymóg jednej wartości odżywczej to to, czego szukasz. A gdzie to jest? A. 0,4. Dobra, a inni mają 1,6. A, dobra. A ten Wojciechka też ma 0,4. Ciekawe. Może jest chora. Bo ci mają wszyscy 1,6. Może dlatego, że ma ten wilczy głód, to jej się coś tam zmieniło. I co robią te? Robią komponenty elegancko. Dobra, moi drodzy, no udało się. Mamy szyszkę z atomowym tym. Z atomowym żołądkiem. Więcej takich atomowych żołądków oczywiście porobimy i to nam pozwoli ograniczyć spożywanie jedzenia przez wszystkich. I to będzie super, ale to jeszcze długa droga. Zrób do uzyskania dwóch będziemy robić. Dobra, zapisuję, moi drodzy, i koniec.